Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki, szybki spacer po ogrodzie warzywnym. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, na początku pokażę Wam moje pomidory. Pomidory wyglądają tak sobie. Przez ostatni czas dość często bywały wieczorem burze, więc było dość wilgotno. Troszkę te pomidory na tym ucierpiały, dlatego te, które są na polu, w gruncie nieosłonięte, zrywam częściej, to znaczy nie do końca wybarwione. One u mnie w domu bardzo dobrze się wybarwiają. Ja trzymam je po prostu na szafie w towarzystwie jabłek. Nie wiem, czy te jabłka faktycznie pomagają, ale akurat przy okazji tam jabłka leżą. Yy, polecają też ludzie banany, jeżeli. Chodzi o taki proces przyspieszenia, dojrzewania różnych owoców i warzyw. Więc ja swoje pomidorki zbieram jak najszybciej, teraz po to, aby zdążyło jak najwięcej ich dojrzeć. No, troszkę martwię się o nie, już w niektórych momentach widać różnego rodzaju objawy chorób grzybowych. Więc postaram się tutaj po tym filmiku wziąć i wszystkie te listki, które są chore, powycinać. Na szczęście dzisiaj jest piękna pogoda, więc nie zapowiada się, że będzie wieczorem padać. Więc super te rany, które stworzę przez cięcie, zagoją się. Tutaj jest moja rzodkiewka, która była wysiewana na poplon. Tutaj jest moja skrzynka z też rzodkiewkami oraz kapustą pekińską. O dziwo Część z tych kapus, które wsadzałam tak na próbę, mniejsze były takie malutkie, no powinny się troszkę podróż. to teraz ładnie rosną, jeszcze nic ich nie zjadło, więc super. Wyrasta też coraz więcej sałat z moich nasion, które poprzez zbieranie potem wysiałam od razu w grządce. Wysiałam w ten sposób, że po prostu rozsypałam nasiona, nie przykrywałam żadną warstwą ziemi. I jak widać, pięknie sobie rosną. Jest ich naprawdę coraz więcej. Jak będzie za gęsto, to będę przerywać i na przykład wysadzać je, sadzić w inne miejsce. Teraz pozbieram sobie pomidorki w drugiej mojej skrzyni. Tak naprawdę mam w, pomidory w trzech skrzyniach. Tak w dwóch całych, w jednej w połówce i w takiej czwartej, jeden krzaczek gdzieś tam samotny sobie jest. Oczywiście o tego samotnego dbam najmniej, więc potem pokażę Wam, jak wygląda. Tutaj są te pomidory, to jest pomidor typu maskotka. Jest koktajlowy, taki malutki, karłowy, i powiem szczerze, że owoców ma bardzo dużo, ja je wykorzystuję do tworzenia przecierów. Ale jak mam być szczera, są dość mam dość twardą skórkę, to prawda. Fajnie dużo owoców zawiązują, fajnie dojrzewają, ale tak do jedzenia. Na świeżo to troszkę nie dla nas, ale to nic, będą się nadawały na pewno na przeciery. Tutaj jest moja, te moje malutkie skrzynki. Jak widzicie jeszcze niektóre sałaty ładnie dojrzewają, cały czas rozsiewam. Oprócz chwastów, jak to u mnie w skrzyniach, jest też dużo teraz rzodkiewki, sałaty. Malutkiej sałaty jest najwięcej. Jest też pietruszka. Pietruszka naciowa oczywiście, fajnie sobie rośnie, mam nadzieję, że będzie ona nam służyła do jedzenia przez długi okres czasu. Myślę, że jak dobrze pójdzie to może nawet przez większą część zimy, na wiosnę również powinniśmy troszkę jej zjeść i na wiosnę w teorii powinna zakwitnąć, więc zobaczymy jak z tym będzie. Jak widzicie, no, ta pietruszka troszkę tutaj jest zarośnięta. Postaram się ją oczyścić, żeby miała szansę na wzrost po tych właśnie ulewnych deszczach tych kilku dniach jednak te chwasty ruszyły nadrabiają tę porę suchą, która była dość długi czas. Więc nic nie mam, nic nie możemy zrobić, tylko brać się do plewienia. Fajnie jest plewić, gdzie jest troszkę chłodniej, wiadomo, wtedy jest dużo lepiej niż smażyć się przy 30 kilku stopniach. Ważne też właśnie, aby w tak wysokich temperaturach, gdy jest tak bardzo sucho, dodatkowo... Nie, nie, nie poruszać tej ziemi, nie plewić, nie wyrywać, żeby dodatkowo nie przesuszać tej gleby. Więc jeżeli u Was jest teraz bardzo sucho, od dawna nie padało, a jednak są chwasty, to je zostawcie. Roślinki sobie poradzą. Nie wiadomo, nie wszystkie. Jeżeli macie bardzo malutkie roślinki i podlewacie w ogrodzie, no to lepiej wyplewić. Ale jeżeli Wasze rośliny są większe, tak jak moje, to zostawcie te chwasty. One sobie dadzą radę. A tutaj jest ten mój pomidor. Który jest najmniej dbany o niego? To są moje, se, ym, moje buraki. selery mi tylko w głowie. I tu jest też papryka. Tu są też nowo wysiane kalafiory. O dziwo ładnie rosną. Tutaj gdzieś jest pełno marchewek jeszcze. Tutaj są kolejne moje papryki, które już teraz ładniej zawiązują. A tutaj, jak widać, moja zjedzona kapusta pekińska. I teraz kto się przyzna, kto zjadł. Stawiam na mrówki, ale tak naprawdę to nie wiem, kto to był. Tutaj, jak widzicie, ogrom liczby papryczki. Jest to papryczka na pewno ostra, taka pomarańczowa, wysiewana z nasion zebranych z owoców zakupionych w sklepie. Tutaj jest mój pasternak. Pasternak poszedł w liście pięknie. Kilka pasternaków już udało mi się wykopać, i miało, to jest po prostu tak długi korzeń. Że nic, tylko będę musiała to wykopywać z łopatą. Nie da się wyrwać, bo no po prostu jest 20-25 cm korzeń, który nijak nie da się wyrwać w całości, tylko się łamie, urywa. Oczywiście chwasty w moich porach. Tutaj jest sała, ta, która też była wysiewana z moich nasion. Ta jest w rządku, a tam pomiędzy selerami, w sensie tymi porami, jak się przyjrzycie, też rozsypywałam nasionka, bo miałam mi tak dużo. Że nic mi nie pozostało, tylko tak sypać. Są duże pory, są małe pory, zobaczymy, jak sobie dadzą radę. No, pory wyglądają troszkę mizernie, ale to nic, myślę, że będą mi tak fajne zbiory. A tu jest ta moja skrzynka taka nietypowa, w której mam bazylię. Jest przykryta, żeby miały roślinki cieplej oraz, chociaż teraz nie ma wcale zimna, ale żeby też zmniejszyć parowanie. Bo jednak, jak są takie upalne temperatury, to bardzo szybko w tej skrzynce ziemia przesycha. Tutaj jest moja bazylia. Jedna z bazylii już zakwitła, druga jeszcze jest super. Są też marchewki, te, które były najpóźniej wysiewane. Wydaje mi się, że to jest mięta pieprzowa, bynajmniej tak czuć w zapachu. Jeżeli wiecie, co to to, piszcie. Tutaj mamy szałwie, też pięknie rośnie. No i oczywiście też gdzie, nie gdzie. Są cebulki, też wysiewane z nasion. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy zdążymy coś z tego zjeść. Na razie wygląda wszystko super. No, zobaczymy za kilkanaście tygodni, jak te marchewki podrosną. Teraz pokażę Wam, jak wygląda mój szpinak malabarski, ten pnący. No, wygląda super, pnie się do góry po wigwamie. Powiem tak: nie jest tutaj kiepskiej jakości gleba, więc, dlatego, wygląda tak, jak wygląda. Też jest bardzo zachwaszczony, więc, postaram się go odchwaścić. A tutaj jest mój broku gałązkowy. Niektórzy pytają się z Was, jak tam teraz się ten mój broku ma. Czy tutaj, czy na Instagramie, więc pokazuję. Broku gałązkowy, jak widzicie, cały czas wypuszcza takie malutkie różyczki. Ja je systematycznie wyłamuję. Broku sobie puszcza nowe wtedy i tak się bawimy. On puszcza, ja zjadam. Więc super zabawa. Też na pewno pamiętajcie o takim dobrym nawożeniu. U mnie był podsypywany obornikiem granulowanym, po to, aby właśnie miał siłę do wzrostu. Takiego ciągłego wzrostu. Nawet teraz. Jak tak patrzę, to jeszcze troszkę pasowałoby podsypać go obornikiem, ponieważ on też w zimie będzie dawał plon, dlatego jest to bardzo fajne warzywo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u nas w zimie, ale myślę, że on też na spokojnie da sobie radę przy niewielkich przymrozkach. Tutaj jeden zakwitł, więc już zostawiłam, niech pszczółki mają uciechę. W tym odcinku to wszystko, zapraszam do subskrypcji kanału, cześć!